Cześć wszystkim. Chciałem dzisiaj pokazać, słuchajcie, przyczepkę firmy Temaret. Przyczepkę, dlaczego przyczepkę? Bo przyczepki klienci zawsze szukają po zakupie kłada. Dziś jeżdżą po sklepach, mierzą, pytają się o nas o wymiary, co kupić, jaką. Stwierdziłem, że napiszę do Temaretu. W sumie mam przyczepkę Temaretu taką 15 lat u nas. Słuchajcie, wymęczona jeździ, woziła kładów klientów po całej Polsce. No i skoro miałem, jeździłem, testowałem, no to rozumiem, wolałbym siedzieć w tej marce, której testowałem. I słuchajcie, Temaret jest to Prakti model. Jest to przyczepa, która jest poniekąd, jakieś sugestie nasze wzięli do siebie, bo chcieliśmy, żeby była burta uchylana, wzmocniona, większa, uchylana przednia burta. I to jest też kiper, więc możecie też użyć to, wiadomo, do wjeżdżania kładem, zaraz pokażę, jak to wygląda, ale również, nie wiem, nawet podczepiacie podkłada, wozicie piasek, towar, no używacie ją uniwersalnie. I słuchajcie, ona ma wymiary 1,50 m na tam 2,60 m i wchodzą największe bydlaki, jeśli chodzi o kłady, mówimy o CFMOTO na przykład 1000, który jest tutaj na dystansach. I on wchodzi jeszcze sporym zapasem, nawet pług będziecie mogli sobie wrzucić na tą przyczepkę. I jest uchylana, pokażemy zaraz Wam, jak to wygląda uchylanie tego całego systemu. No pierwsze co, wiadomo, podczepiony pod samochód. Pyk. Kładziecie sobie burtę. Możecie uchylić w ogóle chyba całkiem ją. I równocześnie, zobaczcie, ona sobie lekko ręką robicie, uchylacie. Następnie odpalacie kłada. Wjeżdżacie, więc jesteście niezależni, nie musicie żadnych najazdów ni dodatkowych. Proszę bardzo. Ta-dam. I zależy, jaki kład jest generalnie, na przykład CFK 1000 ma bardzo koła wystające. W 500 błyskach trzeba będzie jakieś sobie na przykład jakieś drewienko wstawić, żeby nie dotykało się o plastik. W każdym razie to jest taki spory zapas, bo burta jest wysoka. I jest kula, mocowanie, takie haka, które my montujemy. I będziemy mogli Wam, zawsze będziemy Wam to dostarczali, bo producent tego nie daje, ale my Wam montujemy taki hak, żebyście mogli wyciągarką się wciągnąć. Więc zobaczcie, teraz wciągniemy się wyciągareczką. Uwaga. Dobra. I zobaczcie, jest zmocowany wyciągarką. I wiadomo, tu macie jeszcze boczne mocowania, można sobie jeszcze za bumper, za koło złapać i z tyłu również. Możecie sobie wtedy, jak na dalszą podróż, za hak owijacie sobie, zobaczcie, tu macie mocowania, hak i tak dalej. Zobaczcie, burtę sobie zamykamy. Wiadomo, trzeba jeszcze zamknąć. Zamknąłeś tu czy nie? Zamykamy. Pamiętajcie o bolcach zabezpieczających. Tutaj macie takie zabezpieczenie, żebym Wam, wiecie, no też nie wyskoczył i tak dalej. Trzeba sobie to zabezpieczyć. No i burtę, wiadomo, zamykacie, jest wzmacniana, jest naprawdę solidna. Zobaczcie. I fru, można jechać. Niektórzy, jak tam małe kilometry robią, to tylko na wyciągarce. Zobaczcie jeszcze, ile miejsca jest. A to są klapacze, które montuje się do dystansów 50. Pług można jeszcze wrzucić, narzędzia, nie wiem, na wyprawę. I to jest przyczepka, którą kupicie i będziecie mieli na lata, a nie, że kupicie małego kłada, małą przyczepkę mniejszą, a później, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I już musicie bujać się ze sprzedażą starej przyczepki, bo nie mieści Wam się na przykład taka litrówka, jak tutaj. A litrówka jest największym, mówimy o CFMOTO generalnie, ale wszystkie te marki są wielkości tak jak CFK. Nawet powiedziałbym, że CFK 1000 jest większa nawet od Kanama Outlandera, bo takie bydle to jest niestety teraz. Więc zobaczcie, ile jeszcze zapasu. Zobaczcie, tyle jeszcze zapasu i tyle jeszcze zapasu. Także bardzo fajna przyczepka. A, no i to jest na 30, ale mówię, chlapacze są do 50, jakbyśmy dystansę dali 50, więc naprawdę tu jeszcze możecie, zobaczcie ile, tu jest, nie wiem, ręka cała, wchodzi z drugiej strony też, więc można pakować i 50 dystansy, jakieś felgi jeszcze poszerzające, także tak wygląda. Jeśli jesteście zainteresowani przyczepkami, piszcie do nas, dzwońcie. Mamy od ręki, możecie od razu zakupić kłada i przyczepkę na fakturę, odliczacie VAT cały sobie, więc chyba spoko mieć. Dokumenty na miejscu do rejestracji, rejestrujecie, odbieracie od razu kłada u nas i z przyczepką i jedziecie do domu, jak macie hak. Także zapraszam. Będzie też filmik z przyczepką na dwa kłady i tyle. I
bardzo mi zależało właśnie Wam pokazać przyczepkę uniwersalną, taką do wszystkiego. Bo wiecie, są takie specjalistyczne do okładów, a to nie o to chodzi, bo zobaczcie, ją możecie użyć do spraw takich swoich, nie? Nie wiem, pojedziecie gdzieś do jakiegoś sklepu budowlanego, wrzucicie sobie cement, gruz i tak dalej, kiper zrobicie, piasek wysypiecie, drzewo napakujecie, do samochodu czy dokłada, uniwersalna przyczepa do wszystkiego. Ładowność ma, słuchajcie, 500, tam chyba 15 kg, kład waży 400, tam chyba 60, chyba tysiączek, coś takiego, ten nowy, 20 kg mniej niż stary. Więc macie jeszcze sporo zapasów, jakichś klamotów, naprawdę, to jest przyczepa akurat pod te duże kłady, więc jest dużym zapasem, więc legalnie jeździcie, nie to, że tam krokodyle zaraz zatrzymają, bo przewalona jest przyczepa. Wszystko jest tak, jak powinno być. Więc kolejny filmik niebawem z dwóch kładów, jak ładujemy. A tak wygląda tysiączek załadowany na przyczepce Temaret Praktik. I to jest naprawdę model, słuchajcie, nigdzie go nie znajdziecie, bo jest zrobiony pod nas i u nas będzie dostępny przy sprzedaży kładów. Więc trzymajcie się, cześć, hej. A teraz zjeżdżamy, bo jak już ktoś wjechał, to trzeba też zjechać. Już.